Trzy państwa, trzy regiony i wspólne programy. Województwo Śląskie, Kraj Morawsko-Śląski i Samorządowy Kraj Żyliński podpisały w środę porozumienie o współpracy. Razem zamierzają realizować projekty w różnym zakresie. Co to oznacza dla regionu? Paweł Jędrusik. Trzy regiony z trzech krajów zamierzają współpracować m.in. w obszarze gospodarczym, uwzględniając innowacje czy spotkania biznesowe. Chodzi również o wspólną promocję regionów. Jest już pomysł, jak to ma wyglądać. Konkretne zespoły, które będą ze sobą współpracowały, konkretny plan pracy na dany rok, gdzie wszystkie strony muszą go wzajemnie uzgodnić, konkretne rozwiązania, które chcemy wdrażać. Z pewnością życie przyniesie więcej informacji, więcej doświadczeń, jak jeszcze to usprawnić. W środę w Istebnej przedstawiciele trzech regionów z Polski, Czech i Słowacji podpisali porozumienie o współpracy. To każdy z uczestników ma przygotować swój program operacyjny. Mamy zadefiniowane cztery oblasti współpracy. Żeliński kraj samorządowy ma dokładnie, precyzyjnie zadefiniowane cztery obszary, w których chce współpracować. Jest to oczywiście kultura, infrastruktura, innowacje i rozwiązania smart, a tak też i projekty kulturowe. Porozumienie ma także pomóc w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskiej. O współpracy. Ale to są wciąż trzy kraje, więc to nie jest takie proste. Jeżeli chodzi o te bariery, o które pan pytał, to na pewno administracja ze strony Brukseli. Są to trzy regiony, ale tak jak już to było dzisiaj wspomniane, to jest jasny sygnał tego, że ta współpraca jest i jest na bardzo dobrym poziomie i na pewno dużo łatwiej negocjuje się z Brukselą, kiedy jeździmy tam w trójkę, czy w ramach trzech krajów, trzech regionów, a nie kiedy jeżdżę tam sam, czy mówię tylko w swoim imieniu, w imieniu swojego regionu. Szczegóły, jakie konkretnie programy mają być realizowane wspólnie, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ma podać wkrótce.